Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Game Troll TV. Ja mam na imię Piotr i pokażę wam dzisiaj grę pod tytułem Relikty Ludzkości, która przeniesie nas w przyszłość, w której już ludzkości na Ziemi nie ma, bo ta się sama wykończyła. A na planetę Ziemia przybywają kosmidzi, w których wcielamy się my, czyli gracze, i będziemy zbierali po ludzkości relikty ludzkości. I jako, że jest to gra ekonomiczna, będziemy chcieli na tym jak najwięcej oczywiście zarobić. Jest to gra planszowa która do Polski z Kickstartera została sprowadzona przez wydawnictwo Galacta i na tym Kickstarterze gra uzbierała 127 tysięcy dolarów, a ufundowało ją łącznie 1953 osoby. Gra łącznie została zaprojektowana przez trzy osoby, a najbardziej chyba znaną polskiemu graczowi jest Dawid Turczy, który zaprojektował takie tytuły jak Imperium Legendy, Dice Settlersa, Anachrony czy Takenu. Mechaniki, które są użyte w grze, no oczywiście jest ich kilka, co za chwilkę zobaczycie, ale dwie główne to... Ym, Mechanika, gdzie będziecie musieli zdobywać przewagę w poszczególnych miejscach na planszy, ale również w grze pojawił się draft, gdyż tutaj sporo kart będzie nam się przez palce przewijać. Jest to gra, którą mogłem spokojnie zakwalifikować jako grę trudniejszą, z takim troszkę wyższym progiem wejścia, ale za ten próg wejścia odpowiada w dużej części instrukcja, co za chwilkę też zobaczycie. Tak więc, jeśli interesuje was ta kosmiczna przygoda, zapraszam na film. Chwytajcie wasze herbatki, kubki z czymkolwiek w dłoń i. Jedziemy z tematem. Na początku tego materiału, oceńmy sobie zawartość pudełka. W pudełku znajdziemy dużą, pełnowymiarową planszę, która przedstawia naszą zniszczoną planetę. Ta plansza wykonana jest tak okej, okay, bez szału. Może być. Poza główną planszą mamy jeszcze dwie używane w grze mniejsze planszetki. Bardzo ładnie już prezentują się planszetki obcych, solidne, fajnie wykonane. Każda z tych raz będzie dysponowała już innymi umiejętnościami, dzięki czemu zawsze będzie grało się nieco inaczej. Mamy też taką specjalną nację zu, która będzie odpowiadała za granie solo. Poza tym, jak widzicie, w pudełku zmieściło się sporo lasu. Tekturowych znaczników i jeszcze więcej tekturowych znaczników dla każdego z graczy. Mamy tu też różne rodzaje kart. Dużej części jednak jak widzicie, zaprojektowane tak, będąc hojnym oszczędnie, żeby oddać po prostu pewne elementy na plansze, żeby łatwiej było pewne rzeczy zrozumieć. Na szczęście nie zapomnieli też o kartach pomocy. Super. Całość zapakowano od taką zgrabną wypraskę, do której tak czy inaczej będziemy potrzebowali szczególnie na drewniane i inne znaczniki koszulek. Tylko dla koszulkowców bardzo ważna informacja, że kiedy włożymy sobie karty i zapakujemy je w koszulki, to te tak czy inaczej się zmieszczą. Te duże. I te małe. Całość komponentów pod względem urody i jakości, z której są wykonane, oceniam na 6 na 10. Mogło być lepiej, ale nie jest źle. Gra zdecydowanie zyskuje przy pełnym rozłożeniu. Do gry, tak jak zawsze, będzie wprowadzała nas instrukcja. Ta powieść będzie składała się z 24 stron, ale żeby opanować wariant kompetytywny, będziemy musieli poznać 14 stron. Te 14 stron, jak widzicie, są to w dużej części duże takie fragmenty tekstu, praktycznie bez wielu przykładów, co troszkę utrudnia wprowadzenie do rozgrywania. Drzywki, a kiedy sobie to przeczytamy, no to na końcu będziemy mieli wprowadzenie do zasad dla jednego gracza. Jako instrukcja sprawuje się całkiem ok, ale gdyby poprzeć ją przykładami, na pewno wejście do tej gry mogłoby być również dla graczy, którzy nie są obeznani w nieco trudniejszych grach. Tak, daj jej na zachętę 6 na 10. Już przechodzimy do zasad, ale warto byłoby powiedzieć coś więcej o przygotowaniu. Przygotowanie zalicza się do tych dłuższych, niż krótszych i w zależności od liczby graczy będziemy musieli dostosowywać to, co mamy na planszy do liczby graczy biorących udział w zabawie. To żeby tu nie spędzić godziny albo więcej, będzie krótko i na temat. Cała gra będzie trwała łącznie 3 rundy i każda runda będzie podzielona łącznie na trzy fazy. Po trzeciej rundzie kto ma najwięcej kasy, ten zostaje zwycięzcą. Pierwsza faza każdej rundy to faza przygotowania, czyli będziemy wpływali na liczbę kupujących i ich kolor, którzy znajdują się w danym regionie. Ci kupujący mają kolory takie, jakie mają kolory artefaktów, które znajdziemy na planszy, czyli jaki kolor artefaktu. Taki musi być kupujący. W tej samej fazie będziemy również rozkładali karty rozkazów. Karty rozkazów są to specjalne, dodatkowe działania, które mogą wykonać gracze, którzy będą na odpowiednich polach mieli przewagę swoich znaczników. Potem musimy spojrzeć na specjalne wyłożone karty, dzięki czemu dowiemy się, jakie nowe artefakty pojawią się na planszy. A po ustaleniu kolejności tur, bierzemy się za drafta, czyli rozdajemy określoną liczbę kart pomiędzy graczy i w formie draftowej będziemy tymi kartami się teraz dzielić. Kolejna faza to faza akcji. Akcji mamy trochę, ponieważ mamy akcję podróży, wydolnionych wydobycia, rynku, sprzedaży, rozkazu, przemytu, prognozy, a nawet pas. Pierwsza akcja, czyli podróż. Dzięki tej podróży, zagrywając specjalne karty podróży, będziemy mogli naszymi kosmitami poruszać się po różnych elementach planszy. Aby wydobyć ten artefakt, musicie mieć odkrywcę w miejscu, gdzie wydobywacie. Musicie oczywiście mieć kartę akcji dzięki której to zrobicie i kolor tego musi go zgadzać się z kolorem artefaktu, który Chcecie sobie zabrać. Kiedy zdobywacie przedmiot, możecie umieścić go w normalnym miejscu w ładowni waszego statku albo w takim potajemnym, gdzie będziecie handlować na czarnym rynku. Tak czy inaczej, możecie teraz i tylko teraz zdecydować, czy pobieracie próbkę z tego przedmiotu, który aktualnie zdobyliście i tę próbkę kładziecie w miejscu, któremu odpowiada przedmiot, który właśnie został przez Was zdobyty. Czemu to służy? Ponieważ, kiedy takie próbki będziecie zdobywać, no to w zależności od tego, czy rząd, czy kolumnę zapełnicie, jak widzicie pod koniec gry, otrzymacie dodatkowe kredyty. Akcja rynku pozwala nam zrobić. Kilka rzeczy. Po pierwsze, będziemy mogli dodać naszych handlarzy, wpływając na późniejszą cenę w miejscu. Jeśli oczywiście takie miejsce się znajduje, ale również będziemy mogli dodawać nasze znaczniki. Nasze znaczniki powędrują później na planszę, przy której znajdują się karty rozkazów, a jeśli będziemy mieli tam przewagę, no to możemy z tych rozkazów skorzystać. Tak więc bardzo się to opłaca. Ale żeby się tam znalazły, musimy jedną rzecz zrobić. Musimy mieć tutaj znacznik i dodatkowo musimy sprzedać coś w tym konkretnym miejscu. Na cenę sprzedawanego towaru będzie miało wpływ kilka czynników, pierwszy jest to sam towar, który sprzedajecie, drugi ile towarów w ramach jednej akcji możecie maksymalnie trzy sprzedajecie i ostatni ilu klientów chcących kupić dany towar jeszcze jest w pój, im ich mniej, tym cena towaru wyższa żeby akcji manipulacji rynkowej było dość, to mamy jeszcze jedną akcję, którą chcę wam pokazać, czyli akcję prognozy. Akcja prognozy klasycznie aktywowana jest poprzez kartę, którą mamy na ręku. Jeśli mamy odpowiednią kartę, zagrywamy tę kartę i no właśnie i możemy wpłynąć na to, co w przyszłości pojawi się jako towar na Planszy, czyli możemy po prostu podmieniać te karty w zależności od tego, co mamy na ręku. Więc nie tylko będziemy wpływać na to, jacy są handlarze, jak i po ile będą kupować od nas, ale również na to, co w przyszłości pojawi się na planszy. Naprawdę czacha idzie się przez to mocno zagrzeć. A kiedy dodam Wam do tego, że każda z nacji będzie miała jedną umiejętność, która ją wyróżnia i ta umiejętność będzie wpływała na wykonywanie jakiejś konkretnej akcji, to już naprawdę robi się grubo. Tak więc w grze relikty ludzkości patrzcie, gdzie jesteście na planszy, gdyż to będzie odpowiadało rynkom, gdzie będziecie mogli sprzedawać swoje towary. Towary wcześniej oczywiście umieszczone na planszy, gdzie poza pierwszą turą będziecie mogli mieć wpływ na to, gdzie się pokazują. Ale poza tym, gdzie one się pokazują, będziecie również mogli wpływać na to, ile one kosztują. A jakby tego wam było mało, to pamiętajcie, że jest to gra ekonomiczna, w której bardzo duże znaczenie ma to, które miejsce na polu inicjatywy zajmujecie. A jak myślicie, że już to ogarnęliście, to ktoś was może zaskoczyć nagłym rozkazem, który odpali, bo albo ma przewagę, albo po prostu to zrobi. A kiedy już będziecie myśleli, że ogarnia się grę i już wiecie, jak to wszystko działa, to szczególnie przy pierwszych partiach będzie to oznaczało, że gra się właśnie skończyła. Na koniec jak zwykle kilka słów podsumowania, tym razem gry pod Relikty Ludzkości. No tak jak widzieliście, na początku troszeczkę sobie ponarzekałem na wprowadzenie w świat gry, ponieważ wydaje mi się, że mógłby być on lepszy. Troszkę sobie później ponarzekałem na ogólne wykonania, ale zresztą tak jak widzieliście, kiedy gra zostanie wyjęta już kompletnie z pudełka i nie będziemy oceniali komponentów pojedynczo, kiedy to wszystko wrzucimy na planszy, wygląda to całkiem zgrabnie, ale znowu, kiedy bierzemy poszczególne elementy, na przykład karty, to myślimy, że no bo można byłoby to troszeczkę zrobić, Lepiej. Tak czy inaczej, najważniejsze w każdej grze, jeśli aż tak strasznie stylistyka nas nie odrzuca, a przy likach ona jest ok, nie odrzuca, mogłaby być lepsza, ale najważniejsze przecież przy każdej grze jest to, jak nam w grę będzie się grało. Tak jak widzieliście jest to gra, przy której można dostać na pewne kociokwiku, ponieważ bardzo wiele rzeczy trzeba będzie kontrolować. To nie jest tak w relikach ludzkości, że będziemy mogli sobie olać jakąś rzecz i nie wpływać zupełnie na pewne elementy rynku, tylko po prostu będziemy spijali to, co inni będą robić, ponieważ to inni będą sobie przygotowywali handel, sprzedaż, towar, miejsce po to, co będą chcieli zrobić i jeśli my nie wejdziemy im w odpowiednim momencie w paradę, to po prostu będziemy tylko widzieli, jak nam odjeżdżają na takiej palecie punktowej i tyle. W grze tak czy inaczej Będziemy na szczęście nie tylko punktować pod sam koniec gry, jak to w niektórych grach bywa, ale będziemy na przykład punktować co rundę, czyli taki bardziej charakterystyczny dla ekonomicznych gier motyw. Czyli mamy rundę jedną, drugą, trzecią. Punktujemy, a na końcu sprawdzamy, kto ma tych punktów, czyli po prostu gotówki więcej. Jeśli lubicie takie gry, w których czacha będzie Wam parować, nie przeszkadza Wam wprowadzenie i estetyka taka ani inna, to wydaje mi się, że nad deliktami ludzkości moglibyście się pochylić, ponieważ naprawdę mózg tutaj płonie lepiej niż w córkinie i prawie tak samo jak w Takenu. Jeśli coś takiego wam odpowiada, to jak najbardziej na reliktach ludzkości się nie zawidziecie. To tyle na dzisiaj, do następnego razu. Trzymajcie się. Hej.